Cześć, aloha, witaj przy sobocie. Dla odmiany w tę sobotę pracujemy, ponieważ kurierzy jeżdżą jak szalenie, mają mnóstwo roboty. Wiadomo, gorący czas przedświąteczny, więc po tym jak już ogarnęliśmy przesyłki, w tym ukulele, płyty Julii, pietruchy i tak dalej, ekipa się zmyła, ja postanowiłem zostać i nagrać tutorial do utworu, który grał gdzieś nam w tyle podczas naszego pakowania, podczas naszej pracy. I będzie to tutorial do utworu zespołu Akurat. Tutorial do kawałka pod tytułem, jeśli dobrze pamiętam. Tytuł brzmi następująco. Dlatego lubię mówić z Tobą, albo po prostu może lubię mówić z Tobą. Więc nie traćmy czasu. Ja idę do flipcharta, który jest gdzieś tutaj za mną. Rozrysowuję akordy i spotykamy się przy flipcharcie z narysowanymi akordami i zaczynamy naukę gry tego bardzo fajnego, przyjemnego kawałka. Akurat i dlatego lubię mówić z Tobą. Szybkie czary mary, witam spod flipcharta, rozrysowane akordy w sekwencji, w której one naturalnie występują, czyli A, C, G. Mówimy o zwrotce, później akord e-moll dochodzi jeszcze w refrenie. Zaczynamy, będę sobie tam zerkał, ponieważ tam jest tekst. Zaczynamy od akordu A. Czyli palec serdeczny najlepiej, albo środkowy, albo wskazujący, jak komu wygodnie, na czwartej strunie, na drugim progu. Bam. Następnie akord C-dur. Palec, jak dla mnie, najlepiej serdeczny. Pierwsza struna, próg trzeci. Później akord G-dur, czyli palec, palec środkowy na pierwszej strunie, drugim progu. Palec wskazujący na drugim progu, trzeciej strunie i palec serdeczny na drugiej strunie, trzecim progu. To jest ten układ. I tak jak powiedziałem, akord e-moll występuje w refrenie i e-moll, tak jest. I wygląda on następująco. Palec wskazujący na pierwszej strunie, drugim progu, palec środkowy na strunie drugiej, trzecim progu i palec serdeczny na trzeciej strunie, czwartym progu. Jest to szybki, spontaniczny tutorial, więc tutaj nie będziemy się bawić w jakąś specjalną kosmetykę i rozwodzeniem się dłuższe nad konkretnym akordem. To wszystko jest do znalezienia w necie, również na naszym kanale, jeśli miałabyś z tym problem, żeby to podczas tej szybkiej lekcji ogarnąć. Więc przechodzimy do kawałka. Na potrzeby tego tutoriala i w ogóle myślę na potrzeby grania tego utworu możemy użyć bardzo prostego bicia, najlepiej kciukiem w dół. Kciuk w dół z przytłumieniem. W dół i przytłumiamy struny. Bo jak sobie posłuchacie tego utworu, on mniej więcej właśnie brzmi w ten sposób, że jest: kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą. I po prostu takie bicie, polegające właśnie na tym, jak wcześniej powiedziałem, delikatnym muśnięciem strun kciukiem, ponieważ gra kciukiem powoduje, że dźwięk, który się wydobywa, jest dużo bardziej miękki, delikatny, bardziej nostalgiczny. I później, zaraz po tym, przytłumienie tych strun sprawia, że jest taki po prostu wprowadzony element takiego delikatnego, wręcz może nie regowego, ale takiego po prostu naturalnego bujania się w rytm tej melodii. I ta prosta sekwencja powtarza się cały czas, czyli akord a-moll, c-dur, g-dur, a-moll. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I teraz w bardzo prosty i płynny sposób jesteśmy w stanie przejść ze zwrotki prosto w refren i generalnie będzie to wyglądało bardzo przyjaźnie. I teraz jeszcze zanim do tego przejdziemy w czym, to powiem, na czym to się będzie opierało. Otóż, jak już wiesz, zwrotka to jest A, C, G, A, C, G. Taki trójkąt, ciągle się powtarzający na wersach. Natomiast refren to jest dokładnie to samo, z tym, że zamiast G mamy akord e-moll. I jest A, C, E, A, C, E. Więc zagrajmy sobie ostatnie dwa wersy zwrotki.
krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I teraz przejdziemy na refren. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I właściwie takie samo bicie może być wykorzystywane zarówno w refrenie, jak i w zwrotce. I właściwie to jest całe nasze i dlatego lubię mówić z tobą. To jest jedna z fajniejszych piosenek akuratów. Więc cóż, łapcie za ukulele, może być to ukulele Baton Rouge, albo każde inne, najlepiej ze strony przyjazne-ukulele.pl. Cóż, mój dzień pracy skończył się jakieś pół godziny temu. Teraz dałem coś tobie jeszcze w, jak to się mówi, przyjemnym gratisie. Mam nadzieję, że sprawi ci frajdę nauka gry tego utworu. I cóż, baw się tym, to podkreślam za każdym razem, baw się tym, czyli grą na ukulele, kombinuj, jeżeli to bicie tobie nie odpowiada, popróbuj sobie tak, jak ty uważasz, że jest lepiej, brzmi lepiej według ciebie, według twojego uznania i odczucia. Natomiast najważniejsze, jeszcze raz to podkreślę, baw się grą na ukulele, bo właściwie o to w tym chodzi. Pozdrawiam cię serdecznie, Gniewomir, przyjazne ukulele. Aloha!